Witam z tej strony Motoświr i dzisiaj będzie film o tym polskim maluchu, polskim Fiacie 126P od Ashed z serii, już wam mówię. Niezapomniany automobil. Takie, to jest czeska wersja samochodów PRL od Ashed. I co? I nie przedłużając, zaczynajmy. Drogi widzu, jeżeli podobają ci się moje filmy, zostaw subskrypcję, łapkę w górę. Ciebie to nic nie kosztuje, a mnie może wspomóc. Tak się prezentuje modele po odkręceniu z podstawki i w tym filmie pokażę wam wady i zalety tego modelu. Chwileczkę. O, wady i zalety tego modelu i historię. Więc może zacznijmy od wad i zalet, jak zawsze. No to zacznijmy od przodu. Z przodu co mamy? Dziurki z płynu do spryskiwaczy, wycieraczki, to są osobny element. Mamy tu też listwy, ramki, lepiej tak będzie brzmieć. Ramki po tych, na szybach. Logo polskiego Fiata. Mamy też światła, osobny element, kierunkowskazy, zderzak, no i brak rejestracji też jest. Tutaj jest tylko napis polski Fiat 126P. Przepraszam, jakbym się mylił z 5P. No i co? Z boku mamy korek od wlewu paliwa, osobny element, bardzo ładne, wykonane w stalówki limonki. Co mamy też? Klamki, osobny element, wloty powietrza, osobny element, kierunkowskazy, osobny element, tutaj też mamy ramki i to, zapomniałem jak to się nazywa, lusterko, osobny element. No i z tyłu co mamy? Z tyłu mamy światła barwne, dwubarwne, kierunkowskazy i światła stopu. Osobny element, tutaj mamy wloty powietrza do silnika i mamy też tutaj tą taką stacyjkę do właśnie, żeby otworzyć silnik. Mamy emblemat 126P i napis 650, jaki silnik posiadał ten maluch, bo jak pamiętam, to maluchy występowały w dwóch silnikach, te standardowe oczywiście, 600 i 650, to jest ta mocniejsza. Osobny element, zderzak, no i barwna rura wydechowa. Tłumnik, o. No i z tego boku mamy to samo co z tamtego, tylko tutaj już nie mamy lusterka ani wlewu paliwa. Więc co? Przejdźmy może teraz do historii oto tego modelu. Ale jeszcze wam powiem przed tym, w jakich filmach można było spotkać tego poczciwego malucha, który zbudował polską motoryzację. Ten maluch występował w wielu filmach, na przykład Nic Śmiesznego, nawet w tych samych barwach. Fuchs, 40-latek, serial. No i co jeszcze? Fuchs, 40-latek. A, jeszcze występowała ta nowsza wersja Elegant. Jak pamiętam, w Miodowych Latach chyba tam w jednym odcinku. No i co, gdzie jeszcze? A, jeszcze Zupa Nic. A, w Gierku. Gierku występował ten poczciwy polski Fiat. I co jeszcze? W jakich to filmach? Oczywiście tam wstawię wam nagrania
z tym Fiatem, z Nic Śmiesznego i Fuksa, bo tam z tego zupa nic to chyba nie znajdę i Gierka też. I z 40-latka, to wstawię wam. Ale chyba wam wstawię, bo taki najbardziej podobny do tego to wam wstawię z Nic Śmiesznego. Ten... nagranie z kawałku filmu. No więc zacznijmy historię od tego modelu. Oczywiście źródła biorę z Wikipedii, no to zaczynajmy historię oto tego modelu. Fiat 126. Fiat 126, potocznie maluch, samochód osobowy klasy auty najmniejszych konstrukcji włoskiej. Producentem Fiat. Produkowany w latach 1972 do 2000 roku. Produkowany był przez Fiata oraz na licencji przez Polską Fabrykę Samochodów Małolitrażowych, czyli FSM, od 1992 część koncernu Fiat jako Fiat Auto Poland, jako polski Fiat 126P we Włoszech do 1980 w Polsce w okresie od 6 czerwca 1973 roku do 22 września 2000 roku. Fiat 126 był następcą i rozwinięciem technicznym produkowanego od 1957 modelu 500 Nuovo. Chyba tak się to czyta. Zachowano ogólną koncepcję samochodu napędzanego benzynowym czterosuwowym chłodzącym powietrze silnikiem typu R2 umieszczonym w tylnej części pojazdu. Napęd był przenoszony przez czterobiegową ręczną skrzynię biegów na koła tylne. Oprócz podstawowego modelu z dwoma drzwiami nadwozia w typu fastback, napędzanego początkowo silnikiem o pojemności skokowej 594 cm3 i mocy 23 koni mechanicznych, a od 1977 roku 652 cm3 i 24 koni mechanicznych. Produkowane były również modele pochodne z Steyr, chyba tak to się czyta, Steyr, Fiat 126-1973-1975, produkt austriackiej firmy Steyr, która wyposażyła 269 włoskich Fiatów 126 między innymi w mocniejsze silniki typu Boxer 643 cm3 i 25 koni mechanicznych. Fiat 126P bis 1987-1991 trzydrzwiowy hatchback ze silnikiem chłodzącym cieczą o pojemności 703 cm3 i mocy 25,2 konie mechaniczne, produkowany w zakładzie FSM w Tychach. 190 361 egzemplarzy. 126P Cabrio.
1991-1995. Dwudrzwiowy kabriolet bazujący na zespołach wersji Fastback, 507 egzemplarzy. Wyprodukowano 4,671,586 egzemplarzy Fiata 126, z czego 3,318,674 w Polsce. 1,152,325 w Bielsku Białej, 2,166,349 w Tychach, a we Włoszech 1,352,900 egzemplarzy w latach 1975-1999. Wyeksportowano 897,316 polskich Fiatów 126P. Fiat 126 uznany jest za samochód, który zmotoryzował polskie społeczeństwo. Jego atutami były niska cena zakupu, była najtańszym samochodem dostępnym na polskim rynku i prostą konstrukcją, umożliwiając samodzielne naprawy. Był natomiast krytykowany za słabe osiągi, niską skuteczność hamulców i niewielką przestrzenię użyteczną. Przez wiele lat Fiat 126 był jednym z najczęściej spotykanym samochodem na drogach w Polsce i doczekał się hamulców i niewielką przestrzeń użyteczną. Przez wiele lat Fiat 100... Aha! Przepraszam, czytam to samo. Wielu nazw potocznych, z których najpopularniej Maluch stał się pod koniec produkcji tego modelu 1997. Jego oficjalną nazwą w 1991 roku, 1991 roku pojawił się przewidziany na następcę modelu samochodu Cinquecento, którego produkcję zakończono jednak już w 1998. No to tak. Teraz jeszcze się z wami nie żegnam. Teraz wam pokażę gazetkę, zdjęcia z gazetki. Więc pokazuję zdjęcia z gazetki i wtedy zakończymy film. Jak wam mówiłem, pokażę wam też jeszcze półkę, gablotę, co kupiłem. Tutaj są modele od Aszet, tutaj będą Czechosłowaki, Polaki. No i tak, i tyle mam jeszcze modeli do nagrania aktualnie, więc macie co oglądać, nie będziecie się nudzić. No to tak, tutaj jest poczciwy maluszek, tutaj w ogóle to zmienię jeszcze, będzie inaczej. I żeby tak, żeby nie było, że tamta gablota poszła w zapomnienie, ona jest tam na inne modele też. No co, więc to na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, więc trzymajcie się i cześć.